Siema, tego za kanał Koza Sport. Obecne okienko transferowe jest naprawdę niesamowite. Nazwiska takie jak Neymar, Lukaku, Lacazette i oczywiście kwoty transferowe sprawiają, że cały świat piłkarski nie mówi o niczym innym. No i przez to zapominamy i zwyczajnie nie zauważamy niektórych wymian pomiędzy klubami. Dlatego w tym odcinku będę chciał wam pokazać najciekawsze transfery, które zwyczajnie mogliście przegapić. Mam nadzieję, że takie coś wam się spodoba. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli też chcecie więcej tego typu materiałów, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Ścigamy to 200 tysięcy przed FIFA 18, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to kliknij ten czerwony przycisk. To pozwoli oczywiście przybliżyć ten cel, do którego naprawdę dążę. A teraz słuchajcie, rozpoczynamy. No i na sam początek pod lupę weźmiemy paru polskich reprezentantów. Pierwszy z nich to Bartosz Salamon, który przychodzi z Cagliari na wypożyczenie, do którego klub dopłaca 1 600 000 euro. Tak więc jest to całkiem ciekawa i pokaźna kwota jak za Polaka tej klasy przychodzącego na wypożyczenie do Spal. Nie wiem, czy tak czyta się nazwę tego zespołu, słuchajcie. Jest to Beniaminek Serie A, którego my, grający w FIFA, możemy kojarzyć jako Terni, bo oczywiście tam nie mamy licencji właśnie na kluby z drugiej ligi włoskiej, więc jeśli ktoś kojarzy ten błękitny herb, to właśnie będzie przyszłoroczny klub w Calcio A lub Serie A. Nie wiem, jak będzie wyglądała licencja w FIFA 18, ale jest to na pewno ciekawa zmiana klubu. No i ważne, że Polak będzie grał w pierwszej klasie rozgrywkowej, w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Teraz schodzimy o szczebel niżej, właśnie jeśli chodzi o włoską piłkę. No i Palermo zakontraktowało dwóch zawodników z młodzieżowej reprezentacji. Pierwszy z nich to Paweł Dawidowicz. No, kontrowersyjny zawodnik według niektórych komentatorów, już nie chcę w to wnikać, wiemy jedno. Z Benfiki przechodzi on na roczne wypożyczenie właśnie do wspomnianego Palermo. Tam także znajduje się już Radosław Murawski, który za 650 tysięcy z Piasta Gliwice przeszedł już jako transfer definitywny, nie ma mowy tu o wypożyczeniu. Ciekawe, jak sobie poradzi. Gdyby polskiej paczce udało się awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej, to myślę, że młodzi zawodnicy mieliby szansę na naprawdę ciekawe transfery. Oczywiście trzymam za to kciuki, no ale znów wracamy do Serie A, bo czas porozmawiać o Interze i Dalbercie. No, to jest naprawdę ciekawa sprawa, że ten zawodnik zmienił klub, a w ogóle się w zasadzie o tym nie mówi, a kwota tego transferu to 20 milionów. Ja przyznam szczerze, że do czasu zrobienia z tego zestawienia nie miałem o tym najmniejszego pojęcia. Oczywiście, jeśli ktoś interesuje się Serie A, no to miał świadomość takiej wymiany. No, ale jako, że ja jestem bardziej zainteresowany ligą angielską, no to muszę przyznać, że w ogóle o tym nie wiedziałem. A z punktu widzenia FIFA jest to naprawdę ciekawe, ponieważ wzmocnienie tej lewej obrony za każdym razem jest po prostu mile widziane. Już nieważne, gdzie idzie jakiś zawodnik, ważne, żeby był wreszcie szybki i grał z lewej strony, bo poza Aleksem Sandro było tam dosyć licho w poprzednich latach, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę, naprawdę ciekawe wzmocnienie. No i kwota nie w kij dmuchał. Statystyki na tej karcie były wzięte z karty srebrnej, więc proszę, żebyście się tutaj ich nie czepiali, po prostu tak działał generator, w którym to wszystko robiłem. No a my przechodzimy do kolejnego gracza, Bestii w niektórych Fifach. No i przede wszystkim całkiem przyzwoitego zawodnika, który cały czas mówi się o tym, że te najlepsze lata ma przed sobą, ponieważ ma jeszcze 26 lat. Jest to oczywiście Luis Muriel, który przechodzi z Serie A do Sevilla, oczywiście z Sampdori w Serie A do Sevilla za 20 milionów. Po raz kolejny naprawdę bardzo wysoka kwota transferowa. Kiedyś mrożąca krew w żyłach w ogóle na samą myśl, że można kogoś kupić za takie pieniądze, a teraz o takich transferach w ogóle się nie rozmawia. No i Muriel przychodzi do Sevilla. Swoją drogą będzie to bardzo ciekawe dla nas, jeżeli chodzi o Ultimate Team, bo tam zwykle brakowało ciekawych napastników. No a jeśli będzie miał fajne statystyki Kolumbijczyk, to myślę, że wielu z nas będzie go wykorzystywało. Teraz czas na rozpoczęcie zakupów w lidze tureckiej, które będą wyglądały naprawdę ciekawe. I tą listę otwiera nam Fernando, przychodzący z Manchesteru City do Galatasaray za 5 250 000. Jest to bardzo niska kwota jak na obecne standardy, nie ma co się oszukiwać. No i jest to jeden z transferów, który pokazuje, że Turcy kupują zawodników niekoniecznie patrząc na wiek, a ceny będą naprawdę niskie, jeśli chodzi o te wymiany, ale o tym za chwilę. Teraz czas skupić się na Ederze, jednej z gwiazd FIFA 14, gdzie liczyły się główki. On tam naprawdę wyczyniał cuda momentami, jednak Francji nie zbojował, tam nie szło mu zbyt dobrze i teraz przychodzi na wypożyczenie do Lokomotywu Moskwa na rok bez żadnych dodatkowych opłat, więc jeśli ktoś będzie chciał pograć Portugalczykiem, no to właśnie w lidze rosyjskiej będzie musiał szukać jego karty. Następny zawodnik to bardzo znane nazwisko. Mowa oczywiście o Roberto Soldado, który za jedyne 5 milionów leci do Fenerbahce z Villarreal. No ale kluby, w jakich on grał, to Real Madrid, Osasuna, Getafe,
Tottenham, naprawdę niezłe marki. No i też ceny, za jakie chodził, nie były niskie, no bo przypominam, że Tottenham przechodził za 30 milionów, tak, mam tutaj ściągę, no ale bez tego ciężko byłoby nagrać tego typu odcinek. Na transfer naprawdę ciekawy, skoro zawodnik, który kiedyś grał naprawdę na szczycie Europy, teraz przychodzi do Turcji za jedyne 5 baniek. No a kolejny na naszej liście jest zawodnik, którego cena jest jeszcze niższa, a nazwisko naprawdę ciekawe, Kevin Prince-Boateng, na cena najniższa, jaka się da, bo na zasadzie wolnego transferu przechodzi on z Las Palmas do Frankfurtu, a opierając wiedzę chociażby na FIFA, forma w lidze hiszpańskiej była naprawdę niezła, ponieważ zyskał on kartę Team of the Season. Zobaczymy, jak poradzi sobie w lidze niemieckiej. Ja zawsze lubię tego zawodnika, bo te karty w Ultimate Team ma całkiem przyzwoite, więc patrząc z tego punktu widzenia, transfer po raz kolejny całkiem ciekawy. No i teraz zawodnik, o którego przejściu nie miałem zielonego pojęcia do czasu, kiedy nie widziałem meczu Stoke z Arsenalem. Co prawda żałuję, że mecz oglądałem, dowiedziałem się przynajmniej, że Kurt Zuma przebywa teraz w Stoke City na zasadzie wypożyczenia. Jest to naprawdę zaskakujące, bo o tym w ogóle nikt nie powiedział i nie widziałem żadnej informacji, że utalentowany Francuz właśnie zasilił szeregi Stoke. Na pewno dobry wybór, bo po kontuzji musi się ogrywać, a w Chelsea raczej nie miałby na to obecnie szans, dlatego jest to na pewno ciekawa sprawa, że tam przeszedł francuski obrońca. No i a propos transferów w lidze angielskiej i Stoke, to także Jesse Rodriguez, tak, ten Jesse Rodriguez, który kiedyś grał w Realu, obecnie rozgrywa swoje mecze w Stoke. Jest to wypożyczenie z Paris Saint-Germain, które ściągnęło go i nie jest w stanie znaleźć dla niego miejsca. Był wypożyczony do Ligi Hiszpańskiej, wrócił do Paryża i od razu poleciał teraz do Anglii, no a tam zadebiutował całkiem przyzwoicie, no bo ze wspomnianym Arsenalem strzelił jedyną bramkę w meczu, no gratuluję debiutu. Naprawdę. No i czas na ostatniego zawodnika na naszej liście. Jest to André Gray. Ten André Gray, który w FIFA charakteryzuje się naprawdę przyzwoitym tempem. Ten André Gray, który grał w Burnley. Ten André Gray, który jest ogólnie średniakiem ligowym. I ten André Gray, który przechodzi do Watfordu za 20,5 miliona. To jest naprawdę niesamowita kwota, jaka jest, no, płacona za tego zawodnika, słuchajcie, transfer, o którym w zasadzie się nie mówi, a przecież kiedyś, tak jak już zresztą wspominałem, to były ogromne pieniądze. No i tak jak Dalbert, tam jeszcze w miarę jestem w stanie zrozumieć tą kwotę, bo jest to zawodnik, który ma szansę się jeszcze rozwinąć i który naprawdę wzmocni swój zespół i jest to dla mnie bardziej uzasadnione niż płacenie 20 milionów za André Greya, który w poprzednim sezonie w 32 spotkaniach strzelił 9 goli i 3 asysty i zaliczył 3 asysty. No, ciekawy transfer, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do stawienia łapki w górę, do subskrypcji mojego kanału. A teraz to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!